Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś z nami w studiu jest Michał Dedaś, kapitan i napastnik Partyzantu Nowa Huta, który na co dzień rozgrywa swoje mecze na nowohuckiej lidze piłkarskiej Lotto. Dodajmy też, że Michał gra też na tej arenie na pozycji bramkarza. Michale, opowiedz nam o Partyzantu Nowa Huta. Jak powstała i skąd taka nazwa? No, Partyzant oczywiście odwołuje się do nierównej walki, gdyż prowadzili nierówną walkę właśnie z okupantem rosyjskim i niemieckim, więc można powiedzieć, że taka Liga Lotto to jest taki zbiór właśnie takich mocarstw, że tak powiem, gdyż no, my nie jesteśmy taką, można powiedzieć, ograną drużyną, ale jednak taką z potencjałem, więc Partyzant po prostu odwołuje się do takiej ciężkiej walki o jakiś cel. Na przykład naszym celem teraz jest po prostu zajęcie jakiegoś dobrego miejsca, takiego rozsądnego, takiego, nie wiem, ja myślałem, a raczej myślę, że zajmiemy. Po 5 meczach w nowohuckiej lidze były to 5 porażek. Skąd ta niemoc i czy w meczu MKS Mistrzejowice 1 będzie jakieś przełamanie? No, miejmy nadzieję. Mamy dobrych zawodników, wyszkolonych technicznie. Pracowałem z nimi, ja ich wyciągnąłem. Wszystko co ja proponowałem im, to jest nie osiągnięcie ostatniego miejsca, więc na pewno to osiągniemy. Nie będziemy ostatni. Mogę wam to nawet gwarantować. A jaki według ciebie był najcięższy mecz za gry w Partyzancie? Czy to był właśnie na nowohuckiej lidze Lotto? Czy może jednak na Huta Champions League? Huta Champions League była ciężka, lecz według mnie te wszystkie mecze, jakie tam rozegraliśmy, nie równało się to z Toshibą. W sensie Toshiba to jest bardzo taki ograny zespół, dosyć troszkę znany właśnie z takich gierek typu Huta Champions League, tylko że występują często pod inną nazwą. I no, na nowohuckiej lidze też są dosyć dobrzy i znani. W ostatnim sezonie bodajże zajęli drugie miejsce, więc no, 6-1 z takim, można powiedzieć, wicemistrzem, dla mnie to jest nawet jakoś akceptowalny wynik, więc jeszcze bramkę strzeliliśmy, to już w ogóle nie spodziewaliśmy się. Dobrze, teraz porozmawiajmy o Realenie. I twój debiut na tych amatorskich rozgrywkach to była drużyna Emiraty Kraków. Jak oceniasz swoją pracę w tym klubie? Znaczy, ja dawałem tam z siebie wszystko. Wiadomo, pierwszy klub, coś stworzyliśmy razem wszyscy. Jakby to powiedzieć. No, doszły zgrzyty, tak w połowie sezonu mieliśmy też szansę awansowania do wyższej ligi, bo byliśmy przez chwilę na pierwszym miejscu. Jednak coś, no, odpuściliśmy, no, zaczęły się kłótnie w środku składu, no i się to rozpadło. Nawet bardzo dobrze. Po rozpadzie Emiratów Kraków przeszedłeś do Biało-Czerwonych. Jak oceniasz tam swoją pracę? Tam też również zdawałem się niby wszystko. Oczywiście też oceniam ten okres jako udany, gdyż no, powiem skromnie, broniłem tam dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale wiadomo, czasem nawet najlepiej zawodnicy odchodzą ze swoich bardzo dobrych klubów, w których grali przez nie wiem, wiele lat, ja tam grałem przez rok. Troszkę myślałem właśnie nad tym odejściem, ale no, czasem też trzeba postanowić coś zmienić. Pozdrawiam Biało-Czerwonych i było spoko, naprawdę było fajnie. I życzę wam awansu. Na zakończenie zapytam Cię o przewidywania na ten sezon. Jakie miejsce na koniec sezonu zajmie Partyzant Nowa Huta w Lotto? A które miejsce zajmie Twoja nowa drużyna na Play Arenie? Co do Play Areny, nie wiem jeszcze tego, gdyż nie widziałem ich w takim, można powiedzieć, w taki idealnej odsłonie. W sensie tam widziałem kilku zawodników, mają bardzo dobrych. Grają fajną piłkę, więc nie wiem, ja mogę tylko przypuszczać, bo nie widziałem jej tak w 100% akcji. Na razie są na siódmym miejscu, więc tak według mnie zajmą coś tak powyżej, lekko powyżej siódmego miejsca. Ja oczywiście dołożę tą swoją cegiełkę, można powiedzieć, do tego muru i nie wiem, postaram się, żeby byli wyżej po prostu, żeby nie puszczać bramek i tyle. A co do Nowohuckiej Ligi,
Oceniam, że będziemy mieli ósme lub siódme miejsce. Na pewno nie ostatnie, bo ja to obiecałem i ja to zrealizuję. My to zrealizujemy. Bo my jesteśmy klubem. My to możemy osiągnąć. Możemy to przecież. Kto powiedział, że nie? No to dziękuję Ci za poświęcony czas i życzę Ci powodzenia w obu tych drużynach. Dziękuję. Do widzenia.